Dzisiaj czytam książkę Praktyka oceaniczna kapitana Krzysztofa Baranowskiego, który na jachtach dwukrotnie w dwie strony samotnie opłynął świat. W rozdziale o samotnych żeglarzach stwierdza on, że długotrwałe, samotne przebywanie na oceanie wywołuje różnego typu objawy. Na przykład pisze: samotni żeglarze odnotowują plamy przed oczami, co kładzie się na karb niedyspozycji albo uznaje się je za zjawisko normalne. Dalej pisze o różnego typu przywidzeniach i halucynacjach. Nafaszerowany tą lekturą zaczynam analizować siebie i swoje odczucia. Z przerażeniem stwierdzam, że faktycznie widzę jakieś plamy. Czuję w tym momencie, że jestem naprawdę stuprocentowym samotnym żeglarzem. Po jakimś czasie powoli poddaję w wątpliwość tę opinię, bo zdejmując okulary widzę, że mam na nich pozostałości ze śniadania, przyklejone solą z wyschniętej wody morskiej. Po oczyszczeniu szkieł plamy zmniejszyły się, ale widzę je nadal. Próbuję przecierać i przemywać oczy, ale to nie pomaga. Znowu myślami wracam do wcześniejszej opinii. Dopiero spojrzenie w lusterko, którego dawno nie używałem, daje odpowiedź. Wyrosły mi z brwi dwa bardzo długie włosy zasłaniające widoczność. Normalnie w lądowych warunkach, przy codziennych zabiegach kosmetycznych, co jakiś czas rutynowo i bez zastanowienia obcinam je. Na oceanie, przy dużym kołysaniu, wygląda wszystko inaczej, dlatego zabieg ten zajmuje mi dużo czasu. Nożyczki trzymam jedną ręką, bardzo blisko mojego oka, a lusterko drugą, co wymaga ekstremalnej uwagi, żeby nie zranić się. Podobnie jest z halucynacjami. W nocy wychodzę na chwilę na pokład i widzę wyraźnie światło statku w niedużej odległości. Wyciągam lornetkę. Na jachcie rzucanym przez wysoką oceaniczną falę trudno jest uchwycić, bez widzenia horyzontu, mały punkt świecący. Wydaje mi się, że widzę światło pozycyjne umieszczone na szczycie masztu jakiegoś jachtu przepływającego bardzo blisko. W pośpiechu łapię z kabiny silniejsze okulary, bo normalnie na bliską odległość wystarczają mi słabsze. Staram się lepiej ocenić sytuację i wykonać ewentualnie potrzebny manewr, ale światło znika całkowicie. Zastanawiam się, czy to jest halucynacja samotnego żeglarza, czy jacht niosący to światło stwierdził, że nasze kursy nie grożą kolizją i po prostu, oszczędzając prąd, wyłączył je. Sytuacja wyjaśnia się za chwilę, gdy jasno świecący półksiężyc wyłania się zza gęstych chmur. Widzę wtedy horyzont, nad którym widoczne są bardzo nisko, silnie świecące gwiazdy. Jest to typowe zjawisko na południowych morzach, przy przejrzystym, gorącym powietrzu. No cóż, i tym razem nie mam możliwości naukowego potwierdzenia, że jestem samotnym żeglarzem. Dużo rozmawiam przez radiostację i nie muszę mówić do siebie. Chyba to również jest powodem, że nie mieszczę się w tej klasycznej definicji na określenie samotnego żeglarza. Takie i podobne myślenie jest chyba efektem słabego wiatru i wolnego posuwania się do przodu. Podczas jednej z wieczornych rozmów radiowych wołam do mikrofonu: marzę o sztormie. Oczywiście za chwilę odwołuję te słowa, jednak Neptun, władca mórz i oceanów, usłyszał je i spełnił moje życzenie. Tylko znacznie później, bo w drodze powrotnej.